wykorzystuję wczorajsze ujęcia, gdzie testowaliśmy Mavica 2 w tym trybie Active Track i testowaliśmy też Subaru mojego kolegi Michała i była to dobra okazja, dlatego że byliśmy u niego i mieliśmy kawałek pola i kawałek dróżki. W sumie to jest działka jego ojca, jakby ktoś pytał, dlaczego tak robiliśmy. I postanowiliśmy właśnie potestować tryb głównie Active Track. Ćwiczyliśmy manualne śledzenie najpierw Subaru, później robiliśmy Fast, robiliśmy Profile. I muszę wam powiedzieć, że Trace daje radę, ale nie we wszystkich sytuacjach. Profile w ogóle nam nie dawał rady, dlatego że nie dawał rady, bo Subaru było za szybkie dla niego. Ale genialnie wyszedł też taki suspense, który jest kreowany przez Spotlight, a mianowicie jest to fajne ujęcie kinowe i jak będziecie mieli okazję, to poćwiczcie sobie Spotlight, bo on do szybkich obiektów też jest dobry. Jeżeli tylko wdrożymy go w ten sposób, że przejeżdża nam coś przez kadr, to wychodzi naprawdę fajny kinowy efekt. Dron śledzi tylko wzrokiem bez przemieszczania. I ten tryb Spotlight można też wykorzystać do bardzo dobrych ujęć, jeżeli macie taką sytuację, że jest dużo przeszkód w okolicy. Nie wiem, to są drzewa, latarnie, budynki, a trzeba coś fajnego pokazać. Nawet jak kręcicie, powiedzmy, wesele, prawda? I niby banalny temat, ale przy kościele jest dużo słupów, jest dużo latarni lub też to może być inne przemieszczanie, na przykład obiekt typu samochód. Więc zamiast latać bezpośrednio przy samochodzie czy wokół samochodu, można zrobić taki suspens właśnie, że śledzimy wzrokiem tak, jakbyśmy śledzili właśnie, dron śledzi w trybie Spotlight, tak jakbyśmy śledzili wzrokiem dany obiekt bez poruszania się. I myślę, że to jest też fajne ujęcie, rzadko stosowane jednak, bo głównie stosujemy Active Track z rotacją, jeszcze z obrotem. Ja tutaj też patrzyłem, jak to wygląda, jeżeli na przykład Subaru się zbliżało do nas i wyraźnie gubił wtedy ten samochód, ale jeżeli startowaliśmy w pobliżu naszym mniej więcej 30 metrów, to bardzo ładnie ogarniał przemieszczanie i śledzenie samochodu. Robiliśmy różne prędkości, małe prędkości 20-30 na godzinę, toczenie się wręcz, tutaj nie było żadnego problemu, ale robiliśmy też duże prędkości, powyżej 70 i gubił wiele razy. Ja tutaj się obawiałem, szczególnie jeżeli mieliśmy dosyć agresywne, szybkie krążenie i dużą prędkość, to on naprawdę orbitował, zasuwał mega szybko. Wybraliśmy taki fragment drogi, gdzie nic nie było w promieniu ładnych parę kilometrów. Zrobiliśmy to właściwie w dwóch odcinkach. Wyszło w miarę okej, zresztą sami widzicie, jakie te efekty są. Myślę, że to trzeba jeszcze wyćwiczyć. Komunikacja pomiędzy jednym operatorem a drugim kierowcą to podstawa. Trzeba wyćwiczyć też ujęcia, które najlepiej wychodzą i dopiero można myśleć o filmie. No dzisiaj na roboczo, jako że edytuję kawałek tego materiału dla Michała, to mogę powiedzieć, że naprawdę fajne efekty można uzyskać, tylko trzeba trochę cierpliwości i trochę przy tym posiedzieć. Póki co pozdrawiam was i to jest ten dzisiejszy wątek, ten dzisiejszy epizod. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia już wkrótce. Cześć! Left four flat, open long here.